Witam, Radosław Cieślak, a to są Horyzonty Rynków. Dzisiaj w Horyzontach o tym, co najważniejsze, czyli o przyszłości. A o przyszłości to demografia. Jak demografia, to Mateusz Łakomy, autor książki Demografia jest przyszłością, czyli Czy Polska ma szansę odwrócić negatywne trendy. Mateusz jest ekspertem do spraw demografii, specjalizujący się w trendach sekularnych oraz dzietności. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Mateusz, dziękuję, że przyjąłeś nasze zaproszenie do dzisiejszego spotkania. Nie ukrywam, że książka, którą zapowiedziałem na wstępie, jest no, bardzo interesująca i zawiera szereg wątków, których trudno znaleźć dzisiaj w debacie publicznej. To, co chciałbym na wstępie poruszyć, to to, to że demografia wpływa na całość układu gospodarczego i politycznego nie tylko kraju, ale też. Tego nawet geopolitycznego, i o tym wszystkim chciałbym dzisiaj mówić. Niestety czas mamy ograniczony, więc może zacznijmy od takich podstaw. Wszyscy wiemy, że społeczeństwo polskie, europejskie się starzeje. Czy tempo tego starzenia przyspiesza, czy ten problem nam narasta? Jak to wygląda? Tak, no tutaj dobra trafna uwaga, że demografia wpływa na wiele czynników. Kanadyjski demograf David Food powiedział nawet, że demografia tłumaczy dwie trzecie wszystkiego. A może to jest troszeczkę takie przesadzone, ale jak tak popatrzymy, gdzie demografia oddziałuje, i rzeczywiście przede wszystkim długofalowo, to jest to uzasadnione, żeby taki w ten sposób o tym myśleć. I tak. Polska się starzeje, kraje europejskie się starzeją i, i dostrzegamy ten trend już od kilkudziesięciu lat w Europie i w Polsce również. I ten trend rzeczywiście znacząco przyspiesza. Przyspiesza. A to przyspieszenie tak naprawdę nastąpiło jeszcze bardziej od roku 2020, od COVID-a, a tak naprawdę od lockdownu, który, które spowodowało znaczący spadek jeszcze liczby urodzeń, czyli to przyspieszenie tego trendu spadkowego liczby urodzeń. W konsekwencji tego, ponieważ żyjemy dłużej, ponieważ żyjemy dłużej też w dobrym zdrowiu, no to powoduje, że ta, ten udział dzieci, udział osób w wieku produkcyjnym spada, a w zastał udział wieku, osób wieku poprodukcyjnym, tak, emerytów, w pewnym uproszczeniu, no to powoduje, że, że rzeczywiście następuje to starzenie się. Czyli ta zastępowalność po kolei nam się ewidentnie łamie, mówiąc tak obrazowo. Ilość osób, które przypada dzisiaj na jednego emeryta, to pamiętasz, jaka to jest wartość? To jest około 25%, mhm. yy, czyli na jedną, yy, na jednego emeryta to yy, przypada obecnie około 2,5 osób w wieku produkcyjnym. Mhm. Natomiast yy, projekcje yy, demograficzne. wskazują, że jeżeli nic się nie zmieni, to w 2050 to to będzie półtorej osoby na wieku produkcyjnym, na osobę wieku poprodukcyjnym. To oczywiście trudno powiedzieć, ilu będzie pracujących versus emerytów, bo no wiemy, że tutaj to zależy też od aktywności zawodowej, mhm. więc demografowie tak dla bezpieczeństwa się wycofują do tych grup wieku, które są bardziej takie przewidywalne. A jakbyś nam nakreślił właśnie to, co wspomniałem na wstępie, czyli ten, to takie dopasowanie sekularne, te sekularne trendy demograficzne, bo no my jako ludzie Mamy skłonność do skupiania się na tym, co jest nam bliskie tu i teraz, albo mniej więcej sięgamy tą pamięcią relatywnie krótko wstecz, i też relatywnie krótko jesteśmy w stanie wybiegać do przodu. Ty mówisz o końcu wieku, no chyba trudno wyobrazić sobie, ktoś to będzie mówił o 2000. 2100 roku i zastanawia się, co będzie wtedy, wtedy, wtedy robił, bo pewnie wtedy już go nie będzie na świecie. A ty właśnie takie trendy badasz. I teraz chciałbym, żebyś mi, tak czy nam tutaj objaśnił o, ty, o tych długich trendach sekularnych. Jak to działa, jak to wpływa. Rozmawialiśmy tutaj na wstępie o dopasowaniu. Ty powiedziałeś, że tu właśnie chodzi o niedopasowanie. Tak, no pierwsza rzecz dotycząca demografii, bo to często mamy takie mylne wyobrażenie po śledzeniu takich zwykłych popularnych mediów i porównywanie, a Polska jest bogata, Europa jest bogata, ma mało dzieci, a dużo dzieci mają kraje afrykańskie, kraje tej Azji Środkowej. No to może bogacenie się i to jest problemem dla dzietności. No trzeba pamiętać, że demografia to dość dobrze przebadała odnośnie trendów, że w pewnym momencie rozwoju społeczno-gospodarczego następuje znacząco. Zmiana wzorca, według którego ludzie mają dzieci. To znaczy, w, w takich społeczeństwach przedindustrialnych, tak, byśmy powiedzieli, no, nie chcę mówić z krajów trzeciego świata, no ale takich powiedzmy, gdzie istnieje pewna tradycyjna struktura społeczna, tam rzeczywiście dzieci są powszechne, ponieważ dzieci co do zasady się nie planuje, po prostu dzieci przychodzą jakby naturalnie w ramach istnienia związku. Natomiast w krajach rozwiniętych, do którego należy, jak wiemy, Polska, dzieci się bardzo starannie co do zasady planuje, i żeby na dziecko się zdecydować, musi być spełnionych Warunków dotyczących poczucia bezpieczeństwa szeroko rozumianego, dotyczących związku. No i w krajach rozwiniętych też jest stosunkowo najłatwiej zapanować nad tym procesem, gdzie jakieś środki zapobiegania poczęciom też są stosunkowo łatwo dostępne. Tu wchodzimy w taką naszą rzeczywistość już, której nie było jeszcze 20-30 lat temu, czyli bardzo silnie rozwinięte media społecznościowe, internet, inne tempo pracy, w ogóle inne zawody, prawda, które nie istniały, a dzisiaj istnieją i te, które będą istniały, a dzisiaj nie istnieją w przyszłości. Jak to na tym tle wygląda? Tak, no tutaj ten wątek niedopasowania zaczyna się pojawiać, bo demografowie rzeczywiście zastanawiają się, jak to jest, że takie bogactwo i zamożność, które mają kraje właśnie rozwinięte i te różne możliwości one właściwie powinny sprzyjać posiadaniu dzieci ponieważ no my wiemy że im więcej ma zasobów tak rodzina potencjalni rodzice tym to sprzyja posiadaniu dzieci no bo łatwiej jest je utrzymać łatwiej jest to bezpieczniej dla całej rodziny a jednak nie dostrzegamy tego trendu tak na poziomie całych całych społeczeństw i mamy tutaj pewne niedopasowanie które jest tłumaczone tym że nasz organizm nawet biologicznie nie jest dostosowany do takiego dobrobytu to znaczy nasz rozwój gospodarczy nie nadąża za naszą biologią, można nawet powiedzieć, za naszą ewolucją. To nie jest tak, że ja tutaj to wymyślałem na poczekaniu, to naprawdę w poważnych czasopismach naukowych takie wątki się pojawiają. Natomiast media społecznościowe rzeczywiście oddziałują w bardzo interesujący sposób na naszą dzietność, na naszą zdolność do posiadania dzieci. To jeszcze nie jest dobrze przebadane, tak? ponieważ no, my wiemy, że procesy media demograficzne są bardzo długofalowe i żeby wyciągać jakieś wnioski, trzeba zobaczyć, co to jest, jak, jak się dzieje u ludzi, którzy są gdzieś tam po 40, już tak, którzy już tych dzieci raczej za dużo mieć nie będą, a, a jednak media społecznościowe, internet jest pewnym nowym fenomenem. Więc zwrócić należy uwagę na pewne rzeczy pośrednie. Po pierwsze, długotrwałe użytkowanie mediów społecznościowych, wychowywanie się z nimi, prawda, funkcjonowanie w tych mediach sprzyja. Kilku rzeczom. Po pierwsze, my wiemy, że sprzyja, powoduje to pewne trudności w budowaniu relacji w świecie rzeczywistym. Jest tych relacji mniej, są one troszeczkę płytsze, rzadziej się spotykamy z naszymi znajomymi, dużo osób, zwłaszcza z pewnymi trudnościami, woli kontakt online niż wyjść do kogoś, spotkać się, no bo to jest trudne, to mm. trzeba poświęcić czas, nie zawsze jest to takie bardzo przyjemne. Więc te, te, tego, z tej socjalizacji, tego dorastania, tego uczenia się trochę przez skórę w ramach dorastania, jest troszeczkę mniej jak funkcjonować. To się przekłada na w ogóle zdolność do zbudowania związku, tak? relacji, zakochania się, tak? relacji. Mm -hmm. tak. Później no, my wiemy, że no, na początku to jest bardzo przyjemnie, bo się zakochujemy i jest, i jest naprawdę bardzo miło. Natomiast no, później no, na tą relację trzeba pracować, prawda? dogadywać się, ustępować, znaleźć jakieś środki porozumienia, jak są jakieś, jakieś trudności. I osoby, które nie mają tego w cudzysłowie przećwiczone, mają trudniej. Tak? Druga też rzecz, to jest bardzo ważne i to jest można powiedzieć taki ostatni krzyk mody w badaniach demograficznych, to jest patrzenie, jak medialne narracje wpływają na nasze poczucie bezpieczeństwa, na nasze wyobrażenie o świecie. To, że media często nam tworzą sytuację alternatywną versus rzeczywistość, tak, pewne wyobrażenia, no jest to coś, co ludzie związani z mediami, obserwatorzy rynku medialnego, no wiedzą. Natomiast w przypadku mediów społecznościowych to jeszcze zostało podwyższone do, do potęgi, versus kiedy istniała głównie telewizja wizja i prasa, ponieważ media społecznościowe są bardzo emocjonalne w swoich przekazach, tak tam najlepiej się rozchodzą rzeczy emocjonalne, rzeczy negatywne, rzeczy, które powodują pewien szok, oburzenie i większość ludzi ma przede wszystkim ekspozycję na tego typu treści. Natomiast my też wiemy, że takie wyobrażenie, że jest teraz niebezpiecznie, że jest, mamy nadmierne wyobrażenie co do ryzyka wzrostu kosztów życia, utraty pracy. Mieliśmy taki przypadek w covid -zie. Co do ryzyka wojny, mieliśmy to też na przykładzie wojny, prawda? Mimo, że eksperci w bardziej wyspecjalizowanych kanałach, do których no, dociera do jakichś takich węższych grup jednak, uspokajali, że nie jest to możliwe, tak, i, 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 i chłodzili emocje, to jednak większość ludzi miało bardzo zachwiane poczucie y, bezpieczeństwa. Więc to, że. Media społecznościowe y, pogarszają nam poczucie bezpieczeństwa, wpływa na decyzję o posiadaniu dziecka, a czasami nawet negatywne wyobrażenia co do związku, co do y, porodu, to też o tym często y, zapominamy, prawda? Y, y, powodują pewne zawahanie i odkładanie tak y, na później decyzji o posiadaniu dziecka, a później często na kolejne drugie dziecko, a czasami nawet trzecie nam nie starcza czasu. No tak, to, to jest trend, który widać postępuje, no bo no ja jestem z tego pokolenia, w którym internet się dopiero pojawił, ale te nowe pokolenia, które dzisiaj do, dochodzą do dojrzałości, już takiej, powiedziałbym, kiedy właśnie mogliby rozważać posiadanie dzieci, no to oni już w tym internecie wy, wy, wyrośli w pełni, prawda? I to też faktycznie może mieć ogromny wpływ na to na ten czas przede wszystkim, prawda? Czyli odsuwamy w czasie pierwsze dziecko, potem na drugie już za bardzo nie ma czasu. Z drugiej strony sytuacja nie jest, nie jest łatwa obrazowo. No dobrze. To jest jeszcze może taka jedna mhm. rzecz trzeba powiedzieć, bo tak? fakt, że jesteśmy w internecie i nie mamy kontaktu społecznych, na to też się zwraca uwagę w demografii, powoduje, że mniej widzimy ludzi, którzy też mają dzieci. Bo siedzimy w domu. A my wiemy, że jest taka teoria uczenia się społecznego, że ludzie co do zasady funkcjonują tak jak inni ludzie. Więc jak widzą dzieci, jak widzą, że jest to naturalne, to dla nich też to się staje naturalne. Są takie nawet dosyć yy, ciekawostkowe badania, ale znaczące, yy, dotyczące pracy biurowej, że jeżeli koleżance albo koledze w biurze urodzi się dziecko, to znacząco wzrasta prawdopodobieństwo, że innym osobom w tym samym biurze też dzieci będą się rodziły. No bo to staje się tematem, prawda? Zaczynają ludzie na ten temat myśleć. A media społecznościowe często nas od tego wyłączają, od najbliższej rodziny i przyjaciół, z jednym wyjątkiem. To znaczy, jeżeli w mediach społecznościowych widzimy obrazy dzieci, obrazy szczęśliwych rodzin, prawda? E, tego, że jest to pewna satysfakcjonująca relacja, to to zwiększa szanse na to, żeby mieć dzieci, no bo ten obraz dziecka szczęśliwej rodziny wtedy tym cyfrowym, tą cyfrową drogą do nas dochodzi. No ustaliliśmy właśnie, że na razie nie idzie to wszystko w dobrą stronę. E, co może mieć wpływ na ekonomię i gospodarkę? Jakbyś? Ten element opisał? No, największa rzecz to są te takie duże trendy i, i, i grube rzeczy dotyczące po pierwsze starzenia się społeczeństwa, ale może też osób w wieku produkcyjnym. To znaczy, my dzisiaj mamy w Polsce około 22,5 miliona osób w wieku produkcyjnym. Oni nie wszyscy są oczywiście aktywni zawodowo, ale wiemy, że ta aktywność zawodowa w Polsce rośnie i już raczej jesteśmy bliżej szczytu aktywności zawodowej w Unii Europejskiej niż bliżej tych najniższych wskaźników. Natomiast jeżeli nic by się nie zmieniło, to zgodnie z projekcjami ONZ do 2007 roku, o którym już wspomniałeś, liczba osób w wieku produkcyjnym z tych 22,5 miliona spadnie do niecałych 9, czyli to jest spadek o 2 trzecie. Więc. Tracimy pewną bazę tych osób, które mogłyby pracować, tak, i krótkoterminowo, no i długoterminowo, którzy, którzy by pracowali na, na gospodarkę, na, na, na PKB i na rozwój gospodarczy. No tutaj e, tacy, powiedziałbym, analitycy też tego, też tego zjawiska opowiadają, czy mówią o tym, że no, zmienia się technologia przede wszystkim. Wydajność pracy poprzez zmianę technologii, właśnie, tak, tą ilość miejsc pracy. Fabryki są już bardzo zrobotyzowane, tam już nie potrzeba tych fizycznych rąk do pracy przysłowiowych, tylko tylko bardziej operatora, czyli tej wiedzy fachowej, to może to nie, nie jest jakiś duży problem. To, no, zależy do czego. To znaczy, mm -hmm. y, oczywiście nie należy się spodziewać, że maszyny czy sztuczna inteligencja y, spowodują, że będzie wysokie bezrobocie, bo ludzie nie będą potrzebowali pracy. No bo mamy takie doświadczenie już od XVIII wieku, prawda, rozwoju technologicznego i nigdy nie spowodowało to przynajmniej długofalowo wzrostu bezrobocia, raczej zwiększenie zapotrzebowania na osoby o innych kwalifikacjach. Tak? I, dzisiaj, mm -hmm. I dzisiaj mamy tak samo. Natomiast jest pytanie. Czy będziemy w stanie utrzymać wzrost gospodarczy, czyli wzrost produktywności? I tu znowu pojawia się wątek demograficzny, no bo my wiemy, że co to jest wzrost produktywności, skąd on się bierze. On się bierze z inwestycji, on się bierze z dostępności kapitału, on się bierze z innowacji. A jak wiemy, inwestowanie w innowacje jest działaniem ryzykownym. To znaczy, inwestor musi przyjąć założenie, że pewna część kapitału, włożonego na, na innowacje, no nie zwróci się, musi mieć pewną wysoką skłonność do, do ryzyka. I osoby, populacja, która się starzeje i która jest mniejsza, ma mniejsze zdolności do generowania takiego kapitału. Po pierwsze, no, system finansów publicznych będzie chciał utrzymać na jakimś odpowiednim poziomie standard życia osób starszych. Czyli nie tylko emerytury, ale także opieka zdrowotna. Tak? To będzie y, tworzyło presję na zwiększenie wydatków w tym obszarach. To jest ryzyko na zwiększenie opodatkowania nie tylko PIT-u, przysłowiowego przy, Kowalskiego, ale też przedsiębiorstw. To będzie y, mocne poszukiwanie pieniędzy. No my wiemy z analizy OECD z ubiegłego roku, że jeżeli by się nic nie zmieniło i jeżeli chodzi o podatkowanie, to samo starzenie się społeczeństwa do roku 2050 spowodowałoby wzrost zadłużenia Polski do 90% PKB. Eee, I co dalej? I z czego to spłacać? Więc mamy ryzyko, jeżeli byśmy chcieli tutaj się zadłużać, na to, że wpadniemy w taką spiralę zadłużenia, prawie że niemożliwą do, do spłacenia. Ale wracając znowu do innowacji, no, innowacje muszą mieć pewną perspektywę, że przyniosą jakąś stopę zwrotu, żeby się zaangażować dla inwestora. Osoby starsze jako konsumenci mają mniejszą skłonność do konsumpcji innowacyjnych rozwiązań, takich indywidualnych. Przedsiębiorstwa też, żeby inwestować w rzeczy innowacyjne, potrzebują raczej oczekiwać wysokiej stopy zwrotu. Natomiast przy spadającej liczby konsumentów, przy spadającej ich sile nabywczej, tak presaldo, który należy się spodziewać w wyniku starzenia się społeczeństwa, no raczej ta skłonność do absorpcji rzeczy innowacyjnych będzie mniejsza i raczej należy się spodziewać pewnych optymalizacji kosztowych i pewnej walki o, o przetrwanie, niż pojawianie się nowych startupów, które będą innowacyjne i, i tworzyły nową, nowe, nowe rozwiązania. Więc to też wracając do tego powiedzenia, że demografia tłumaczy dwie trzecie wszystkiego, że ten znaczący wzrost innowacyjności w krajach zachodu, do którego później dołączyły kraje Azji przede wszystkim, począwszy od XIX wieku, w dużej części był napędzany właśnie demografią, dostępnością ludzi, zdolnością do akumulacji kapitału, i jest możliwe, że my jesteśmy już za tym punktem przełamania, że innowacje mogą, mogą spowolnić. Dodając do tego, co powiedziałeś, to w książce piszesz też o tej statystyce, że im więcej osób jest w danym kraju, tym statystycznie co któryś jest genialny, mówiąc obrazowo i to też działa in plus, prawda? Ale faktycznie starzejące się społeczeństwo to mniejsza skłonność do ryzyka, mniejsza skłonność konsumpcji bardziej innowacyjnych rzeczy, bardziej zachowawcze decyzje, odkładanie na później. Lokowanie oszczędności w sposób bardziej konserwatywny, bo przecież są potrzebne zaraz, za chwilę, nie za 20, 30 czy 50 lat. No dobrze, więc jakby ta wizja nie jest specjalnie atrakcyjna, a nie ukrywam, mam dwuletniego syna, więc tak sobie zastanawiam się, w jakim on świecie będzie żył, yy, i próbuję sobie to zwizualizować. No to z Twojej książki wynika, że to będzie trudna rzeczywistość, ale dajesz tutaj wskazówkę, bo w, w tytule Twojej książki jest odwrócić negatywne trendy, więc. Yy... Jak można odwrócić negatywne trendy demograficzne? No, ja bym tutaj dał taką gwiazdkę do tego, co powiedziałeś przed chwilą. To znaczy, że to będzie jakaś niewesoła sytuacja. Ja bym powiedział to troszeczkę inaczej. Mhm. Że, jaka to będzie sytuacja, to w dużej części zależy od nas. Ponieważ rzeczywiście na. na... Dzietność y, można oddziaływać, no to zabrzmiało tak może troszeczkę mocno, tak, ale te bariery, które nas powstrzymują, nawet w tych krajach najbardziej rozwiniętych, do posiadania dzieci są y, zrozumiałe, one, no właśnie jest starają się opisać w większych szczegółach w samej książce y, i można je ograniczać, a być może w niektórych przypadkach nawet znosić. Y, Pierwsza, może taka najważniejsza bariera, to dość często szokuje osoby, które, z którymi ja rozmawiam, ale jednak to ma dość dobre uzasadnienie w nauce, to są nierówności w wykształceniu między kobietami a mężczyznami. Na czym to polega? Bo to się wydaje takie nieintuicyjne. Cieszymy się, że... My, no my wiemy, że kobiety są lepiej wykształcone, chociaż ja wolę używać pojęcia, że więcej z nich ma wyższe wykształcenie, bo to jest troszeczkę jednak coś innego, a, a mężczyźni mniej. Natomiast co my wiemy z badań naukowych, że żeby powstał w ogóle związek. Tak, powiedzieliśmy, że musimy się zakochać, tylko my się nie zakochujemy tak zupełnie przypadkowo. Znaczy, nasz, nasz organizm, nasza biologia identyfikuje kogoś jako potencjalnie atrakcyjnego partnera do tego, żeby wejść w związek i z nim mieć potomstwo. To już jest taka trochę biologia, nie tylko człowieka zresztą. I żeby się zakochać, żeby stworzyć związek, który później będzie związkiem trwałym, właśnie dobrze, dobrze się ze sobą komunikujący, potrzebne jest podobieństwo. Między kobietą i mężczyzną. E, najważniejsze to jest podobieństwo pod względem statusu społeczno-ekonomicznego, Podobna praca, podobny styl życia, e, podobna pozycja społeczna, bardzo szeroko rozumiana pozycja społeczna. E, profesor, powiedzmy, z przedsiębiorcą, e, kobietą, przedsiębiorcą jak najbardziej może stworzyć dobry, ujedany związek. E, natomiast no, pytanie, czy kierowca ciężarówki z panią profesor, to już raczej nie, prawda? I odwrotnie też to może być wtedy trudniejsze, chociaż na na pewno takie pojedyncze przypadki się zdarzają. I dlaczego to jest ważne wykształcenie? Ponieważ ono określa naszą nasz pozycję społeczną. Na dużych, na dużych liczbach mówiąc, ono określa też w dużej części nasze dochody i nasz kapitał ludzki, to w jaki sposób funkcjonujemy, jaki mamy poziom kultury osobistej, pewne umiejętności emocjonalne. To wszystko jest powiązane z wykształceniem, chociaż nie zawsze bezpośrednio. I ta luka w wykształceniu między kobietami a mężczyznami to znaczy wśród kobiet w Polsce około połowa kobiet w takim wieku wchodzenia w związki 25-34 lata ma wyższe wykształcenie i tylko 30% mężczyzn. Czyli mamy 20 punktów procentowych y, różnicy. Y, to powoduje, że y, kobiety z wyższym wykształceniem często nie są w stanie zbudować związku. To nie jest atrakcyjny partner yy, mężczyzna o, o niższym wykształceniu i niższym statusie, więc one częściej wolą pozostać samotne. Z drugiej strony, no, mężczyzna o średnim wykształceniu, wykształceniu zawodowym też nie ma dla niego kobiety, która mogłaby być dla niego Atrakcyjną może tak, ale z taką, którą jest w stanie stworzyć związek, to nie partnerką. To jest jedna rzecz. Oczywiście trzeba to zniuansować, bo wykształcenie to nie jest jedna rzecz. Inna rzecz to jest dochody. No wiemy, że nierzadko tak jest, że mężczyzna z średnim wykształceniem często zarabia lepiej niż niektóre kobiety z wyższym. Więc takie, takie związki są możliwe, ale wciąż mamy dużą grupę młodych mężczyzn i młodych kobiet, które nie są do tego dopasowani. Więc to jest pierwsza bariera, szukanie możliwości do tego, żeby tą lukę zlikwidować. A my wiemy, jak patrzymy na kraje zachodu, że w znacznej części z nich ten odsetek mężczyzn posiadających wykształcenie wyższe jest znacznie wyższy. Niż w Polsce. To jest pewna taka cecha Europy Środkowo-Wschodniej, że mężczyźni mają stosunkowo e, niski odsetek z nich ma wyższe wykształcenie, a kobiet wysoki. W krajach zachodu, o ile zawsze więcej kobiet ma troszeczkę wyższe wykształcenie, to jednak tych mężczyzn, którzy mają wyższe wykształcenie, też jest znacznie więcej. No, ale ta demografia też tam nie szokuje, bym powiedział. Ta, tak, ta bo bariera... pamięta... ciągle tam istnieje. Bo pamiętamy, że na decyzję do posiadania dzieci to jest pewien system, to no jest właśnie. wiele rzeczy, które oddziałują jednocześnie. I o ile na przykład. Yy, yy, tam, tam bariery do wchodzenia w związki są niższe, to my na przykład wiemy, że są większe trudności w opiece nad dziećmi. Mm -hmm. e, to znaczy y, kraje Europy Środkowo-Wschodniej charakteryzują się tym, że do, oferują stosunkowo długie, płatne urlopy macierzyńskie. Polska tutaj jest też w czołówce, chociaż trzeba powiedzieć, że jak spojrzymy sobie na przykład na Czechy, na Litwę, na Rumunię, to nawet tam są troszeczkę lepsze jeszcze rozwiązania, ale w porównaniu na przykład do Francji, to Polska i inne kraje dają lepsze warunki. Więc to sprzyja Odkładaniu urodzeń. Odkładaniu urodzeń sprzyja też kwestia niestabilności zatrudnienia. To jest coś, co nazywa się często w nauce i pewnie w biznesie prekariat. To było dosyć znane pojęcie kilka lat temu, dosyć głośne. To znaczy, osoby, które przez długi czas na początku kariery pracują na umowy czasowe, no nie są w stanie się zdecydować, ani na małżeństwo, bo mężczyzna pracujący na umowę czasową nie jest aż tak atrakcyjny jak umowę na czas nieokreślony, e, ani e, no nie są w stanie zdecydować się na dziecko, no bo to już jest długoterminowe zobowiązanie, które pociąga za sobą koszty. Więc to też sprzyja odkładaniu urodzeń. A my wiemy, że w Polsce też mamy bardzo wysoki odsetek młodych dorosłych, którzy pracują na czas określony i, one, i to nie uzasadniają tylko umowy takie na okres próbny. Tak, żeby sprawdzić nowego pracownika. Eee, w innych krajach naszego regionu, na przykład, to jest pewna taka ciekawa, ciekawostka. Ten odsetek osób pracujących na czas określony, z kolei, jest o wiele niższy, e, więc jest tu, coś się kryje tutaj w tym. Ty, tylko może jedną rzecz mhm, dodam proszę. tutaj, ze względu na profil. Oczywiście e, posiadaniu dzieci sprzyja też posiadaniu własnej firmy. To znaczy osoby najzamożniejsze w Polsce i osoby i przedsiębiorcy mają stosunkowo najwięcej dzieci. No właśnie, to wynika z elastyczności podejścia do pracy, czy to jest jakaś jakiś inny element tutaj może wpływać? Ja myślę, że to jest to miara kilku rzeczy jednocześnie występujących. Mhm. Po pierwsze, no jeżeli ktoś prowadzi własną firmę taką, rzeczywiście funkcjonującą, prawda, nie, a, a nie pracujący na takie samozatrudnienie, mhm. to to coś o nim mówi o jego zdolnościach emocjonalnych, zdolnościach do radzenia sobie z trudnościami, więc takie kompetencje emocjonalne, radzenia sobie z organizacji dnia, organizacji czasu pracy y, są większe niż wśród osób, które mają troszeczkę niższy status. To jest taka ciekawostka, y, że y, najwięcej poświęcają czasu swoim dzieciom nie osoby, które najmniej pracują, tylko osoby, które mają wyższe wykształcenie. Co, co jest jakby kolejnym takim czynnikiem, który nam sugeruje, że to jest kwestia bardziej samoorganizacji, samoświadomości i zdolności do ustawienia sobie priorytetów. Po drugie osoby mające wyższe dochody, e no najwięcej są w stanie sobie pozwolić rzeczywiście. To znaczy e są w stanie e zapewnić finansowanie, są w stanie, co ważne, przeprowadzić je do większego mieszkania albo do domu kiedy rodzą się kolejne dzieci, ponieważ no my też wiemy, że powierzchnia mieszkania ma duże znaczenie dla urodzeń trzecich i, i dalszych. Po czwarte, wiemy też, że są zróżnicowane preferencje matek, jeżeli chodzi o opiekę nad dzieckiem. W Polsce bardzo mocno dominuje chęć opieki osobistej, dłużej niż przez rok. Czy czwarte kobiet chce się opiekować co najmniej dwa lata, a około jedna trzecia... Ponad y, 3 lata i dłużej y, swoim dzieckiem. Więc, y, jeżeli jest się w rodzinie, gdzie zarabia się dobrze, gdzie mąż dobrze zarabia, no to jest w stanie nawet utrzymać tą rodzinę w momencie, kiedy y, żona, mama y, zajmuje się dzieckiem. I to powoduje nie dość, że większą satysfakcję tej mamy z tego, że może z tym dzieckiem ten czas przebywać i ma mniejsze stresy w pracy, co się z tym moim małym dzieckiem w tym momencie dzieje, ale też buduje relacje, no i buduje pewne takie zaufanie i możliwości zdecydowania się na kolejne dziecko. Bariery, o których wspomniałeś, możemy, no powiedzmy, elastyczniać, jakoś próbować sobie z nimi radzić. To jest na pewno coś, co możemy zmieniać i próbować poprawić, ale to chyba nie odwróci tego trendu tak, tak szybko, żeby, żeby, to, żeby to, żebyśmy to odczuły, żeby to odczuły już kolejne pokolenia. Ale są takie momenty, czasami ten rok 20, chociażby był czy 22 dokładnie, czyli wybuch wojny na Ukrainie, który spowodował ogromną ilość migracji, która dozalała Polskę, mówimy to o milionach ludzi. I był taki moment, nawet media go zauważyły, gdzieś czy gazety biznesowe i statystyka, że nagle wzrosła nam ilość, jakby ten, ten trend, ten trend starzenia się bardzo mocno został zakłócony, mhm. czy może spowolniony. To się chyba teraz powrotem wraca do jakiejś normy, ale był taki moment, czyli te migracje jednak mają wpływ, prawda? Jakbyś jak byś wątek migracji w ogóle umiejscowił w całym wątku demograficznym? No tu są dwa, dwie rzeczy, bo jedna rzecz to jest rzeczywiście ta migracja z Ukrainy w wyniku wojny, mhm. no my wiemy, że to była pewna migracja nadzwyczajna. I to nie będzie migracja co do zasady trwała. Mhm. E, y, Demografowie oczywiście również zwrócili uwagę na to, że w 2022 roku około 5% dzieci urodziły i osoby z zagranicy, w 2023 to już 8%. Natomiast w 2022 no, większość tych matek była już w ciąży, kiedy uciekała przed wojną. A w 2023 my wiemy, że są pewne migracje wahadłowe, to znaczy kobiety co do zasady z dziećmi dla bezpieczeństwa mieszkają w Polsce, no ale ponieważ większość kraju, większość Ukrainy jest objęta działami, działaniami wojennymi, więc one często jeżdżą i tam spotykają się ze swoimi e, mężami czy, czy, czy ojcami ich dzieci. A... Natomiast, żeby to mogło się odbić, to rzeczywiście te osoby musiałyby się tutaj osiedlić, móc stabilnie budować rodzinę, posiadać pracę, ponieważ Ukraińcy podlegają takim samym prawidłowościom do formowania dzieci jak, jak, jak w Polsce. To bardzo różni właśnie te kraje rozwinięte od krajów typu, właśnie kraj afrykańskie czy Azji. No bo zasada jest taka, że migrant. Przybywając do jakiegoś kraju, co do zasady powtarza wzorce posiadania dzieci swojego kraju pochodzenia. E, czyli tłumacząc na polskie, je, jeżeli pochodzę z kraju, gdzie dzietność jest wysoka, to nawet jeżeli trafię do kraju, gdzie dzietność jest niska, to ja mam wyższą dzietność. Natomiast jeżeli ja się przeprowadzam z kraju, gdzie dzietność była niska. I jadę do kraju, gdzie dzietność też jest niska, to ja nie mam dużo większej dzietności niż, e, niż miejscowi tutaj mieszkańcy. Mhm. Tutaj tylko może jeden mit trzeba rozwiać dotyczący legendarnej wysokiej dzietności Polek w Wielkiej Brytanii, no e, to był zbieg okoliczności. To znaczy, my wiemy, że w, po wejściu Polski do Unii Europejskiej bardzo specyficzne ludzie migrowali do Wielkiej Brytanii. E, to znaczy zazwyczaj ci bardziej przedsiębiorczy, którzy byli w stanie podjąć się ryzyka, e, zaklimatyzować się w Wielkiej Brytanii, troszeczkę powyżej średniej Polaków. E, I to były migracje w latach 2005-2007, bardzo e, stosunkowo liczne. I my wiemy, że jest pewna inna prawidłowość, że jeżeli ktoś przyjeżdża do jakiegoś kraju, to zazwyczaj zaczyna mieć dzieci mniej więcej 3-4 lata po przyjeździe. Kiedy już właśnie się ustabilizuje? I dokładnie w 2011 roku był spis powszechny w Wielkiej Brytanii, który zresztą jak w całej Europie, który umożliwił właśnie wyliczanie te, tych dzietności. Więc on trafił dokładnie w punkt najwyższej chwilowej dzietności Polaków w Wielkiej Brytanii. Dzietność obecnie Polaków w Wielkiej Brytanii jest już oczywiście niższa. No tak, faktycznie ciekawy wątek. Ale wracając do tej Polski, bo to mnie bardzo interesuje. No, czyli Twoim zdaniem, migracje w ogóle są w stanie jakoś no, ten trend wyhamować, czy to jest jakaś. Czy to jest tylko mit jakiś? No, bo często pojawiają się takie dyskusje, zwłaszcza, jeżeli rozmawiamy z ekonomistami, którzy mówią, że brakuje nam rąk do pracy i to nie ma o czym dyskutować. Oczywiście brakuje nam tych najbardziej wykwalifikowanych, ale właściwie wszystkie ręce się przydadzą i tak naprawdę trzeba trochę zainwestować w edukację, stworzyć warunki do życia, funkcjonowania tym ludziom, a, a a za parę lat zobaczymy, że oni pracują, za chwilę będą mieli dzieci, no i ten, ten nasz budżet czy ten zakład ubezpieczeń społecznych też dostanie swoje, swoje składki. A tym samym ta redystrybucja tych składek później będzie nam troszkę spowalniała te takie negatywne trendy, które prowadzą nas do tego, w czym, czym ty też się zajmujesz, czyli do tej demografii politycznej, co jest niezwykle ciekawe, ale to może do początku. To. Musimy sobie zastanowić się, co my rozumiemy przez rozwiązanie problemu demograficznego, no przez właśnie. migrację. Jakby perspektywa, którą ja biorę, to jest ta perspektywa do 2100 roku i później. To znaczy. Yy... Spadek liczby ludności Polski. Tak? Z obecnych tam 38 do 14,5 miliona, jeżeli nic się nie zmieni. 14,5 miliona w 2007. Jeżeli nic się nie zmieni. A tak. pamiętajmy, w 2007 roku historia się nie skończy, więc pytanie, co będzie w 2120, 2140. Nam się to może wydawać zupełnie abstrakcyjne, tylko no, no to jest taka odległość, to jest 80 lat, no to tyle dzieli nas od II wojny światowej, a całkiem dobrze to pamiętamy, prawda? I tak. to jest coś, co nas kształtuje i ma dla nas znaczenie. A Natomiast y, zostało to wyliczone już jakiś czas temu przez demografów ONZ i właściwie wszystkie inne badania to potwierdzają, że Migracje nie są w stanie zrekompensować tak niskiej dzietności. Co, co, co rozumiem przez zrekompensować? To znaczy, że utrzyma się populacja mniej więcej w stałej, w stałej wielkości, że utrzyma się liczba osób w wieku produkcyjnym. To się różne tego typu wskaźniki pokazuje. ZUS nawet wyliczył w ubiegłym roku, ile Polska musiałaby rocznie przyjąć migrantów, żeby właśnie zatrzymać starzenie się społeczeństwa, czyli tak tłumacząc trochę na liczby, czyli żeby stosunek osób w wieku poprodukcyjnym do produkcyjnym do produkcyjnym był stały. No tak? Czyli o, żeby on nie wzrastał. Powiedz o tych liczbach, bo ja je czytałem, one były przerażające jak dla mnie, szczerze mówiąc. One były przerażające, one, jak się tak czyta tą literaturę, która też podobnymi rzeczami się y, zajmuje, bo to nie tylko Polska liczy takie rzeczy, no były właściwie spodziewane. To znaczy, wyszło, że w przeciągu 10 lat Polska musiałaby sprowadzić 2,8 miliona migrantów, czyli troszeczkę może y, upraszczając, średnio 280 tysięcy migrantów dzien, y, rocznie. To jest więcej, niż my w, tym, w tych latach spodziewamy się urodzeń. Więc musimy się zastanowić nad kilkoma rzeczami. Jest takie powiedzenie, które jest tylko trawestacją innego powiedzenia, że demografia jest sprawą zbyt ważną, żeby zostawić ją tylko demografą. E, więc tutaj cofnijmy się na takim poziom bardziej społeczny, bardziej poczucia tożsamości, co by to oznaczało, gdybyśmy przez kolejne, no nie, przez nie tylko 10 lat, ale kolejne 10 lat i jeszcze kolejne 10 lat, tak dużą liczbę ludności e, obcej nie będących jakby z pochodzenia Polakami, e, czy nawet z jakichś pobliskich krajów sprowadzali. Mogę tylko rzecz zaparkować, czyli musi sobie uświadomić, że rocznie w Polsce rodzi się około ile? 350 tysięcy? O, to było dawno. W ubiegłym roku rodziło się 272 tysiące Dobrze. spodziewamy się coraz mniej. Czyli w Polsce rodzi się rocznie między 270 a powiedzmy 300 tysięcy urodzeń rocznie, tak? Tak. Nowych obywateli Polski, z czego żeby utrzymać, żeby utrzymać ten wskaźnik dzietności, w sensie, żeby, żeby społeczeństwo się nie starzało, żeby to było na zero, to musimy rocznie doważyć, mówiąc obrazowo, ten wskaźnik migracją na Poziomie prawie 300 tysięcy. Tak. Czyli my w zasadzie robimy. Yy... No właśnie, co, co my robimy wtedy? Opowiedz to, bo to jest niesamowite. Jak no, my zmieniamy to społeczeństwo w ogóle? No zmieniamy, nie zmieniamy, bo oczywiście takie migracje, no pytanie, czy długofalowo są możliwe, no bo jest pytanie, skąd ich wziąć? To po pierwsze, mhm. prawda? No my żyjemy takim trochę bajecznym wyobrażeniem, może bajecznym to za mocne słowo, ale Niemiec na przykład, który ściągały migrantów. Oczywiście ściągnęli migrantów z Turcji w latach 60 -tych. oni się plus minus dobrze zaklimatyzowali, chociaż dzietność migrantów tureckich, w trzecim pokoleniu jest właściwie taka sama jak rdzennych Niemców, czyli około 1, 2, 1, 3. E, Druga rzecz jest taka, Niemcy przyciągali do siebie od lat 90. właściwie migrantów z całej Europy. Czyli nie tylko z Polski, z Rumunii, ale też z Włoch, z Portugalii, z Hiszpanii, z tych wszystkich krajów, gdzie miały, były pewne trudności i ludzie byli skłonni do, do migracji. Więc tym zróżnicowanym w jakiś sposób uzupełniali swoją e, stosunkowo niską dzietność. No, my wiem, najbardziej spektakularne były te migracje. Afrykańskiej i Z Bliskiego Wschodu od 2015 roku. Natomiast, no i to już też pokazuje, że nawet tak, no stosunkowo do liczby ludności Niemiec niewielkie migracje, bo to tam półtorej miliona w stosunku do 82 milionów, jakie spowodowały już pewne trudności, trudności z wejściem na rynek pracy tych ludzi jakąś aklimatyzacją. Więc to jest pytanie skąd my weźmiemy tych ludzi? Po drugie jak oni tutaj zamieszkają, jak oni będą funkcjonować, prawda? No my y, nie zmieniamy się po przyjeździe gdzieś tak z dnia na dzień, tak? Nawet mimo najszczerszych chęci y, jakby aklimatyzacji się w danym, w danym środowisku. Więc to często jest dwa, nawet trzy pokolenia, żeby te osoby się naprawdę tak czuły zintegrowane y, y, w danym kraju. Y, więc y, wniosek jest taki, y, i to nie tylko dotyczący Polski, że zastąpienie Zahamowanie trendów demograficznych migracjami jest po prostu niemożliwe. Ono chwilowe w niektórych sektorach mogą pewne braki uzupełniać, okej, okay, w pracach polowych przydatne, w niektórych pracach w fabryce jak najbardziej, e, ale później co dalej, prawda? No to, nie jest, to nie jest rozwiązanie ostateczne, to jest pewne takie rozmasowywanie problemów tu i teraz, działanie naskórkowe. Czyli jaka jest odpowiedź na to twoje tutaj postawione pytanie, w zasadzie gdzieś w książce, jak poradzić sobie z, tą, z tym odwróceniem tego trendu? Jest no. jakaś takie ogólne spojrzenie na to, jakieś ogólne zdanie, które moglibyśmy na koniec postawić, taką tezę? Tak, długofalowo jest to zwiększenie dzietności, czyli znoszenie tych barier, które są w Polsce do posiadania dzieci. To jest możliwe. Prawie wszystkie z nich są w zasięgu władz publicznych, chociaż to nie jest, część z nich to nie jest tak z dnia na na psyknięcie palcami to też, są to też są długofalowe procesy. Mój wniosek jest taki, że jeżeli byśmy rzeczywiście intensywnie zabrali się do pracy, to wciąż mamy szansę zatrzymać depopulację Polski na poziomie powyżej 30 milionów obywateli pod koniec tego wieku. Jeżeli nie, no to czeka nasz dalszy spadek. No dobrze, drodzy Państwo, na dzisiaj kończymy. Moim gościem był Mateusz Łakomy, autor e, książki o demografii, czyli jak zatrzymać te negatywne trendy. Ja ją Państwu gorąco polecam, bo myślę, że jest niezwykle odkrywcza, zwłaszcza dla osób, które mają dzieci i zaczynają je powoli wychowywać. W jakim duchu należałoby może wychować nowe pokolenia, aby, no, może nie załamywały tej demografii tak od razu y, na starcie. E, podcast nie tylko o ekonomii, horyzonty rynków, a moim gościem był Mateusz Łakomy. Dziękujemy. Zapraszamy do komentarzy i dyskusji. Dziękuję. Dziękuję.